A Jezu, jak się cieszę, bo to jest dla mnie taka piosenka o przetrwaniu, taka orwellowska, gorzka piosenka, paradoksalnie radosna. Czy dobrze ją czytamy dzisiaj? Słuchaj, to była, zaczynałem pracę, ja to pisałem w pracy. Jako fotograf? Tak, tak. I to była taka dziwna praca, gdzie, wiesz, wykonywało się lipną pracę za lipne pieniądze, w ogóle przychodziło się o jakiejś dziwnej godzinie, bo tak ktoś tam nakazał, wszyscy siedzieli, pili kawy, czytali pracę, w ogóle nic nie robił. No i nagle zmienili nam rodzaj wynagradzania i zacząłem pracować na akord, zarabiałem więcej niż dyrektor firmy, dla której pracowałem. No i stąd ta radość, wiesz, z tych wskrzeszeniem była wypłata. No. No i to jest właściwie o tym piosenka. Tam nie ma lubię jak... się zaszywać, lubię nadużywać. Bo lubiłem. Ale tak rock'n'rollowo, czy tak kameralnie? Są różne to formy przybierało, także ten... W tej chwili, wiesz, ciężko mi wrócić do tamtego czasu, ale bywało różnie. A czy któraś z interpretacji ciebie jako autora zaskoczyła? Że miałeś jedną rzecz na myśli, a połowa Polski myśli, kurczę, to było jednak o tym. Napisałem taką piosenkę Śmielej. No tak. I kiedyś po koncercie... Śmielej! Po koncercie podszedł starszy pan do mnie. Chyba starszy ode mnie i mówi, że jest himalaistą i wlazł kiedyś tak wysoko, że nie miał siły zejść. No i tak patrząc w niebo zaczął sobie nucić Śmielej i zszedł. A ta zabawa, która nie była dla dziewczyny? No więc czekaj, bo zaczęliśmy wątek, a ty już mi tutaj, wiesz, wskakujesz. Myślałem, że to była pauza. To jest pauza i jest dalszy ciąg. Dobrze, czyli do pauzy? Czy on zszedł z tej góry i przybył piątkę, podziękował i zniknął. Mówisz o interpretacjach piosenek. A drugi podszedł i powiedział, ten Jano to Czech chyba, tak? Ja mówię, nie, Słowak. Umknęło mu i. Myślał, że to jest piosenka o, wiesz, o gościu, który ma na imię Jano. No więc, wiesz, te interpretacje tych tekstów są... A zabawa i dziewczynki? Bo to był dla mnie twój najbardziej, w moim odbiorze, twój najbardziej dla mnie osobisty utwór. Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. W kontekście lat 80. można było mu przypisać wszystko. Wiesz, no nie chcę dezawuować jakości tego tekstu. Moje dzieciaki poszły z babcią na spacer i zostały tam, wiesz, przygazowane przez ZOMO. Wróciły zbeczane w ogóle, jakieś zapłakane, ale szczęśliwe. Bo one, no nie wiem, miały jakąś taką w sobie energię dziecięcą, że nie bardzo to odbierały, nie wiedziały pewnie w czym rzecz, co się z nimi dzieje i tak dalej, i tak dalej. A mnie sponurzyło to totalnie i napisałem to. A to tak czuć, nawet w tym później Śpi już śpi,